Dzień dobry, jest z nami na konferencji pomeczowej po meczu Lechia Gdańsk Krakowia, który zakończy się wynikiem 1-1. Trener zespołu gości Michał Probierz. Proszę o krótkie podsumowanie tego meczu. Chcieliśmy od początku właśnie bez takiej presji, jak mieliśmy zagrać dobre spotkanie i widzieliśmy, że Lechia dysponuje bardzo dobrą kadrą i to nie ma co ukrywać, że mają naprawdę bardzo silną zbudowaną. Nie mają też kontuzję Łukasza Zwolińskiego, który im wypadł i to na pewno jest dla nich też siła tego zespołu, ale my po tych urazach, po tych wszystkich problemach, jakie mieliśmy, to weszliśmy w ten mecz spokojnie, utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy grać, no i generalnie jest to podsumowanie całego sezonu, jeżeli Siplak znowu zderza się i musi zejść i do szpitala teraz trafił, także jest to sezon naprawdę niezrozumiały dla mnie i to są urazy mechaniczne, które gdzieś tam nawet człowiek, no później ta pierwsza połowa była bardzo nieźle operowaliśmy piłką, potrafiliśmy stworzyć wiele sytuacji, pewnie zaskoczyliśmy trochę Lechię swoim sposobem grania i prowadziliśmy 1-0 do przerwy i tu na pewno gdzieś tam też musimy tutaj się zastanowić, bo w tą drugą połowę wyszliśmy fatalnie, chcieliśmy parę razy rozegrać piłkę od tyłu i wiedzieliśmy, że Lechia ruszy do zdecydowanego ataku i do pressingu i z tego wyjść, ale sami stworzyliśmy wiele problemów, odbudowaliśmy trochę Lechię i to na pewno bramka, która była, to już otwarła ten mecz, bo dla kibica był w telewizji, bo akurat szkoda, że nie może na takim meczu być kibicą, bo to na pewno by mi się to podobało, bo akcja za akcją z jednej i z drugiej strony, ale zabrakło nam takiej jakościowej jednej czy drugiej do grania piłki i nie potrafiliśmy, a mieliśmy piłkę meczową w ostatniej minucie, ale to akurat też po rzucie rożnym i z tego meczu to jest też taki nasz jakiś teraz kierunek i wiemy też po prostu, co musimy poprawić i nad czym, żeby w tych meczach już później, jeszcze następnym, bo też zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie z Wartą, a później już w tych następnych spotkaniach, żeby dalej patrzeć na to i na pewno liga jest ciekawa i ta rywalizacja, dlatego też to jest 30 kolejek i tak jak zawsze się mówiło, że nigdy nie ma emocji, a jednak te emocje są do końca i o utrzymanie i o awans do fazy pucharowej, także nie zawsze tak to jest, że musimy te emocje robić sztucznie, a tutaj pokazuje też, że te mecze są ciekawe i oby one takie były, a my teraz musimy to wszystko przemyśleć, robimy już też ruchy, żeby wzmocnić ten zespół i żeby też po prostu jeszcze być silniejszy. Dziękuję zatem, życzę bezpiecznej drogi do domu. Proszę bardzo. Dzień dobry, jesteśmy na konferencji pomeczowej po meczu Lechia Gdańsk Krakowie, który zakończył się wynikiem 1-1. Jest z nami trener gospodarzy Piotr Stokowiec. Prosimy o krótkie podsumowanie tego meczu, a potem przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dzień dobry. No cóż, bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, ale nie zawsze chcieć to móc. Na pewno ta pierwsza połowa no, bardzo słaba w naszym wykonaniu. No, nie wiem, czy zjadła nas taka presja, że bardzo potrzeba nam tego zwycięstwa, ale wyglądało to bardzo dopornie i wyglądaliśmy jakbyśmy pchali autobus pod górę i ciężko to szło. Dostaliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry i zupełnie jeszcze nas to wybiło z rytmu i nic się nie kleiło. Natomiast no, w drugiej połowie no, to już było trochę energii, była inna drużyna, która parła do przodu i można powiedzieć, że pozytywne jest to, że o ile ta pierwsza bramka nas tak no, podziałała na nas demobilizująco, to w drugiej połowie no, nie straciliśmy determinacji, parliśmy do przodu i graliśmy odważnie, dużo ryzykowaliśmy i tak się gra, no, jak chce się coś osiągnąć. Już można powiedzieć, że stworzyliśmy kilka sytuacji, w sumie oddaliśmy 16 strzałów, ale za mało było celnych strzałów, brakło trochę jakości, ale stworzyliśmy sobie sytuację, myślę, że wystarczająco, żeby strzelić jeszcze tą drugą bramkę. Brawo dla Flavio, że strzelił piękną bramkę i szkoda, że nie wykorzystał jeszcze tam w końcówce, niedużo brakło, żeby to jeszcze sfinalizował. No, próbowaliśmy jeszcze tutaj dodawać energii zmianami, wpuściłem na boisko wszystko to, co było, jeśli chodzi o ofensywę i młodzież Żukowskiego i doświadczonych Udovicicia, Pietrzaka. I na koniec przeszliśmy na dwójkę napastników i jeszcze
licząc na stały fragment gry, czy na takie bramkę po dośrodkowaniu wpuściła wysokiego nalepę świeżego stopera do przodu. No, podjęliśmy takie ryzyko, żeby jeszcze zakończyć ten mecz zwycięstwem, no, natomiast się nie udało, ale dążyliśmy do tego i cóż, no szkoda, teraz jest, no już wiele nie zależy, w tej chwili patrzymy na przeciwników, na naszych rywali jeszcze i jest oczywiście ostatni mecz i absolutnie się nie poddajemy, dopóki tylko będzie jakakolwiek szansa, to będziemy walczyć do ostatniego momentu. No szkoda, że po tym meczu wypadają nam za kartki Hajdary, Konrado, Isajew i chwilę musimy tutaj odetchnąć, to przeanalizować i odbudować się mentalnie i po prostu jechać do Białegostoku po zwycięstwo. Dziękuję za podsumowanie. Przechodzimy do pytań dziennikarzy. Mariusz Karszewski z kanału sportowego 1x1. Remis z Krakowem z pewnością pana nie zadowala. Pierwsza część spotkania dla gości, zaś gospodarze grali bardzo ospale. Dopiero w drugiej połowie Lechia zaczęła grać szybciej, co skutkowało ważną bramką Flagę. Patrząc na obie połowy, czy Lechia musi najpierw stracić gol, aby dopiero wtedy zacząć grać? Czy była jakaś motywacyjna rozmowa w szatni po pierwszej połowie? No, była motywacyjna też przed meczem, natomiast no, nie podziałało to na nas. No, nie graliśmy tak rzeczywiście z takim polotem. Myślę, że coś w tym jest, bo również i w Płocku, gdzie straciliśmy bramkę, potrzebowaliśmy 10 minut, żeby jeszcze odmienić losy meczu, także czy jest to gdzieś tam trochę w podświadomości, że jak już nie ma nic do stracenia, a to się idzie jak na całość, natomiast trochę taka zachowawcza gra w trakcie. Pewnie, że chcielibyśmy taką połowę zagrać pierwszą od początku z taką determinacją i to jest absolutnie coś, co musimy poprawić, bo jeśli chcemy grać o europejskie puchary, to nie możemy przespać tak pierwszej połowy. Jako trener z przeglądu sportowego, czy Krakowie dzisiaj czymś was zaskoczyło? Zwłaszcza w pierwszej połowie Lechia miała problem, żeby zagrozić bramce gości. Czy powodem jest jakość wykonania założeń i braku precyzji w finalizacji akcji? Nie zaskoczyła nas. Wiedzieliśmy, że w ostatnich 4 czy 5 meczach Krakowie nie straciła bramki. Wiedziałem, że musimy zagrać bezbłędnie w defensywie i wykorzystać tą jedną sytuację, którą będziemy mieli. I no, tak się, można powiedzieć, jakiś tam błąd, dekoncentracja i trochę tutaj po takim wybloku zdobyła bramkę po stałym fragmencie gry. I przeciwko Krakowi, jeśli chodzi o ich defensywę, która jest bardzo solidna, nie gra się łatwo. Mimo to stworzyliśmy sytuację. Wiedzieliśmy, że ten mecz tak będzie wyglądał. Chcieliśmy oskrzydlać, grać dośrodkowaniem. Natomiast no, pierwsza połowa to za mało konkretów i za mało takich sytuacji, które by stwarzały zagrożenie pod bramką przeciwnika. Kolejne pytanie również od Jakuba Trecia. Jak pan patrzy na gorąco na to spotkanie, to przeważa poczucie niedosytu, czy jednak woli pan szukać plusów? Zespół potrafił zareagować m.in. na straconą bramkę. No powiem tak, na pewno te pierwsze wrażenia są mocno, jest mocny taki, można powiedzieć, no niedosyt, ale sami sobie ten niedosyt trochę sprowokowaliśmy, bo przez taką zachowawczą grę i taką mało odważną, no, chcąc grać i bić się o ligę, tą Conference League czy o granie w pucharach, no nie możemy sobie pozwolić na taką połowę, to nie może nas paraliżować, tylko ma nas uskrzydlać, tak jak w drugiej połowie, także to jest żadne wytłumaczenie. Także oczywiście, że są jakieś plusy na to i będziemy to analizować, natomiast no, jestem trochę zły na tę pierwszą połowę szczególnie i na to, że była szansa duża, żeby tutaj dzisiaj to rozstrzygnąć na swoją korzyść. Także no, to na Krakowie było za mało i to jest duży niedosyt i taka złość, że sami, można powiedzieć, trochę jesteśmy sobie winni.